Cześć, witajcie, z tej strony Grid 79. W poprzednim filmie pokazałem wam najmocniejszą broń, jaka jest na chwilę obecną w No Man's Sky. Mówię tutaj oczywiście o działku neutronowym. Na zwykłej broni osiągnęliśmy wtedy jakieś 90 tysięcy obrażeń. Dzisiaj pokażę wam, gdzie znaleźć multinarzędzie, które praktycznie pozwoli wam podwoić ten wynik, czyli damy radę wykręcić 170 tysięcy. Także zapraszam do oglądania. Lądujemy na planecie Westport L20, odkrywca Jarl. Jeżeli jesteśmy tutaj, to znaczy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Teraz musimy się dostać na koordynaty. Plus 28,58, minus 75,31. I w sumie nie jest to jakoś bardzo daleko od portalu. Początkowo możemy się kierować na bazę Sentinel Square HQ. Powinna nas zaprowadzić akurat we właściwe miejsce. Teraz wystarczy tylko osiągnąć wcześniej podane koordynaty.
ląduje. Teraz najlepiej zostawić sobie gdzieś tutaj znacznik, ponieważ żeby uzyskać najlepsze narzędzie, no musimy tutaj trochę pokombinować. Musimy teraz polecieć na stację kosmiczną i przeładować naszego save'a. Jeżeli przy pierwszym lądowaniu obozowisko będzie się różnić od tego, które zobaczyliście u mnie, nie przejmujcie się, po przeładowaniu wszystko powinno skoczyć do normy. Po prostu ja tutaj już mam odebrane i to obozowisko już jest. Po przeładowaniu save'a powinno u was też wszystko tak wyglądać jak u mnie. Na stacji po utworzeniu zapisu po prostu go przeładowujemy. No i lecimy odebrać nasze multinarzędzie. Teraz po przeładowaniu gry, ponownym odnalezieniu tego miejsca, mamy jedno z najmocniejszych narzędzi, na chwilę obecną występuje w grze. Ja niestety już je odebrałem chwilę temu, więc wam nie pokażę. O, Hiro był tu. Nawet jeżeli ma rozrzucane, niezbonusowane technologie, już i tak sam potencjał obrażeń wynosi 50 tysięcy. Mi się udało zdobyć ulepszenia Eski. Plus 14 obrażenia, minus 50% prędkość ładowania, 11 prędkość sfery i sfery jonowe utworzone plus 1. Żeby je znaleźć, potrzebowałem około 20 esek. Także no, dość łatwo na nie trafić. I spójrzcie teraz, co się dzieje, kiedy wrócimy je w sloty doładowane.
171 tysięcy. Takiego wyniku, no, jeszcze nie było w No Man's Sky'u. 70, 80 tysięcy, 90 to już był jakiś max. No w tej chwili, bez żadnego cheatowania, 171 tysięcy możemy mieć na multinarzędziu. Także z mojej strony to wszystko. Wam życzę przyjemnej zabawy z nową giwerą. Trzymajcie się i do zobaczenia.